I teraz jak ten pistolet strzela? Ponieważ nie mogłem się oprzeć pokusie i pojawiłem się z nim na strzelnicy jednak. Wystrzeliłem 100 sztuk amunicji, z czego 50 to był rosyjski Barnał, stalowa łuska platerowana miedzią, kula FMJ w stalowym płaszczu i 50 sztuk Belota, standardowa, normalna amunicja w mosiężnej łusce, ołowiony pocisk w mosiężnym płaszczu też taką strzelałem. I teraz jak to wygląda? No generalnie pistolet jest celny. Co to znaczy celny? To jest pierwsze strzelanie bez jakichkolwiek korekt, jeżeli chodzi o przyrządy celownicze. On, tak jak widzicie, bije mi może nieco w dół i lekko w prawo, ale grupa ewidentnie jest tutaj po prawej stronie. Ale ona ma wielkość, tak powiedzmy, nie wiem, no, nie licząc jakichś dwóch odlotów, to pola, powiedzmy, ósemki. W ósemce bym się zmieścił. Czyli wygląda to naprawdę nieźle, jak na taki mały pistolecik. Co jeszcze? Strzelałem na... To było na 25 metrów. Strzeliłem chyba jeszcze jedna tarcza na 25. To też wyglądała w miarę nieźle. Strzeliłem też nim na metrów 15. Ale oczywiście zacząłem już modzić, uległem pokusie, a że może by tu jakieś korekty wprowadzić, żeby jednak się w środku z tym mieścić. No niestety to zaowocowało tym, że przesadziłem i tutaj w tym punkcie celowania, który sobie obrałem, te strzały gdzieś tam były po prawej. Natomiast jeżeli chodzi o skupienie, to ja generalnie nie mogę mieć do tego pistoletu żadnych uwag czy zastrzeżeń. On jest celny tak jak przystało na broń ze stałą lufą w blowbacku. Spokojniutko na 25 metrów na pewno mieścicie się w czarnym, jeżeli tylko przyłożycie się do tej roboty, a jest to trudne. A teraz opowiadam, dlaczego jest to trudne. Mianowicie pistolet potwornie kopie po ręku. On chyba spośród wszystkich pistoletów Walter jest dosyć agresywny, no ale on strzela słabszą amunicją. Natomiast ten, szczególnie w tym ruskim Makarowie, czyli w tym Barnale, napieprza po łapie po prostu jak oszalały. I wystrzelenie z niego 100 naboi, no to jest naprawdę trening dla ręki. Mnie boli ręka, palce, paznokcie i wszystko inne. No ja co prawda nie mam rąk pianisty, natomiast strzelając zazwyczaj z większych pistoletów, z większej broni, to te efekty nie są aż tak dramatycznie zaznaczone. Pistolet po prostu bardzo agresywnie obchodzi się z dłonią i to w sumie zgadza się z opiniami, które jakby usłyszałem od ojca, który jeszcze miał taki pistolet, jak był w służbie, że po prostu pistolet dosyć mocno kopie po ręku i to jest kwestia jego rozmiarów, masy zastosowanej amunicji i wszystkiego, co się na niego składa. Także P64 celny, ok, natomiast jak masz bardzo delikatne dłonie i generalnie nie jesteś nawykły do, czy nawykła nie jesteś nawykły do tego, że po prostu broń niedelikatnie się z nimi obchodzi, to strzelanie z P64 może być czymś na granicy no nieprzyjemnego wrażenia. Także ja zdecydowanie jako pierwszej broni nie dawałbym żadnemu strzelcowi tego pistoletu do ręki, bo to jest na tyle niefajne uczucie. Natomiast jak się go porządnie złapie, jak się go dobrze obejmie, to można z tego pistoletu strzelać celnie i też nie sądzę, żeby jakby można sobie było zrobić krzywdę czy też jakiś trwały uraz. Po prostu trzeba się przyzwyczaić. Tak, ja oczywiście nie planuję z tej broni strzelać jakichś dużych ilości amunicji, tak, to jest element kolekcji, ale jak wszystkie elementy mojej kolekcji, one mają być w pełni sprawne, ja mam się umieć nimi posługiwać, w związku z czym ja z każdego z pistoletów czy karabinów, które mam, po prostu staram się w miarę regularnie strzelać i to samo będzie dotyczyć również i Waltera. Także strzelać celnie można,
jak człowiek weźmie sobie tą poprawkę na to, że po prostu zmęczy mu łapę, wszystko będzie dobrze. To wszystko już w odcinku o pistolecie P64 Chuck. Do usłyszenia, na razie.